Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorami programu są Almot, wyłączny dystrybutor motocykli Triumph w Polsce. Rock Metal Shop, ciuchy rockowe. Strefa VIP Line na lotnisku Chopina w Warszawie. Redline, polski producent jeansów motocyklowych i odzieży termoaktywnej z Outlastu. Motofiesta, hiszpańska przygoda motocyklowa. Więcej na motofiesta.pl. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Konrad Szwordon pojawi się w styczniowym numerze czasopisma Motocyklista. Profesor Igor egzaminuje Harley'a Sportstera. Nasz człowiek Enrico podczas swojej skandynawskiej podróży trafia na cmentarzysko pojazdów. Kolejne spotkanie z Jackiem, który stoi koło mnie, będzie dotyczyło pewnego kultowego człowieka. Człowieka, o którym słyszę od lat, a motocykl, który w pewnym sensie jest dziełem jego rąk, no i umysłu technicznego, to jest naprawdę bardzo kultowa maszyna. Powiedz mi, jakim człowiekiem jest Konrad Szwordon? Wiesz, cieszę się tym zaszczytem, że poznałem tego człowieka osobiście. Zawsze o tym marzyłem, wiesz, bo jak zobaczyłem pierwszy raz ten jego motocykl w 2000 roku w jednej z polskich pism, zrobił na mnie porażające wrażenie. Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego ktoś skonstruował. Jak się dowiedziałem, że to powstało w Ostrowie Wielkopolskim, że to skonstruował i zbudował Konrad Szwordon, byłem... Przepraszam, ale pan Konrad, bo na razie jeszcze z panem Konradem jestem na pan, twierdzi, że no, on włożył w to mnóstwo, ale to była taka niemiecko-polska współpraca, o ile wiem. W pewnym sensie tak, rzeczywiście. Z tym, że ta współpraca polegała na tym, że pewien niemiecki biznesmen, nazywał się Thomas Petsch, miał taką wizję, jeszcze w latach młodości bardzo chciał być właścicielem Mincia, tego takiego starego Mincia, jakie Friedel budował w latach 60., 70., to takie z silnikami od NSU, chłodzonymi powietrzem, takie troszkę toporne, ale mające no, pewien taki sznyt techniczny, no, niesamowite maszyny zresztą, nie? Trzeba przyznać. Strasznie chciał go kupić. Kiedy wreszcie już było stać na taki motocykl, nie można było ich nigdzie dostać, bo teraz każdy kolekcjoner trzyma się go, wiesz, pazurami, nikt tego motocykla nie puszcza, one cały czas rosną na wartości. Więc udał się po prostu do Friedla Mincia z pytaniem, czy nie złożyłby z posiadanych części jeszcze jeden egzemplarz dla niego. Friedel się zgodził, bo rzeczywiście miał zapas części. On już wtedy nie działał w tej branży, nie budował motocykli, ale miał tego mnóstwo, nie? Okazało się, że jego znajomi też zapragnęli takie motocykle. Zaraz się okazało, że były już 3 motocykle, trzeba było złożyć, potem 11 i tak dalej. Stwierdził, że trzeba zbudować całą serię. Problem polegał na tym, że nie było do nich dokumentacji. I tu pojawia się Konrad Szwordon. Potrzebowali kogoś, kto będzie mógł przelać ideę Friedla na papier i jeszcze w dodatku potem na komputerową wersję do AutoCada, żeby można było to wykorzystać i budować te części, tą krótką serię. I tak właśnie Konrad Szwordon, ja tak mogę mówić, bo szczycę się tym, że jesteśmy na ty od niedawna. Pozdrawiam panie Konradzie. W tym momencie właśnie przeczytał jakąś ofertę, bodajże w prasie, pojechał na rozmowę. I już ta rozmowa potrwała aż niemal do północy, jak mi opowiadał. Tak, wiesz, tak zaiskrzyło między nim a Petrzem, taka wspólna pasja, nie? Odnośnie silników, nie motocykli. Bo Konrad wcześniej motocyklami się nie interesował. No i pojechał do Niemiec, pojechał do pracy do Friedla, tam się poznali. I zaczął przelewać te jego pomysły na rysunek. Potem Friedel już był dosyć schorowanym człowiekiem, starszym, już nie mógł tego zrobić sam. Poza tym nie znał się na komputerach. Ale w międzyczasie, bo ten motocykl cały czas bazował, ta milenijna wersja, jaką sobie wymyślili, on cały czas bazował na tych podzespołach NSU. To było dalej rozwinięcie tej idei z lat 60. Konrad pomyślał, że będzie sobie rysował takiego Mincia, jakiego on sobie wymarzył. Tak czysto dla siebie, z nudów po godzinach. I tak rzeczywiście robił. Nazwał go sobie Super Minch i rysował go sobie. I pewnego dnia przyszedł do pracy Thomas Petsch, czyli ten inwestor, i zauważył, że silnik, który miał otwarty na monitorze Konrad, był inny niż ten, który budowali. Strasznie nalegał, żeby mu to pokazać.
Konrad się zgodził w końcu, chociaż chciał to ukryć. Jak się Tomasz przyjrzał temu zdjęciu, temu silnikowi, stwierdził, że właśnie to będą robić. Od tego momentu, koniec z tamtym projektem, teraz właśnie Friedel będzie pomagał Konradowi budować motocykl. No i na zakończenie tej historii, ten ostatni mincz, który wyszedł z rąk pana Konrada, miałeś okazję zobaczyć. Miałem, siedziałem na nim. Miałem przez wiele lat takie powiedzenie, że żeby się czuć spełnionym jako motocyklista, chciałbym kiedyś usiąść na mincie, ale wiesz, to mówiłem to w ten sposób, jak się czasem mówi, że chciałbym kiedyś polecieć na Księżyc, nie? Wiadomo, że się tego, że to nie ma praktycznie zerowe szanse, żeby... Nie opowiada jedynie na pończych, Japończyk leci. No tak, ale wiesz, ja jestem trochę większy. Zatem oglądajcie motocykl, który był naprawdę niesamowitą historią. Kiedyś uważano go za najdroższy motocykl świata. Tak wyglądał Miś w programie Motoślad. A wszystko dzięki Jackowi. Dzięki, Jacek. Dziękuję Ci bardzo. Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych, Dobre Sklepy Motocyklowe.pl, dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebel Horn. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. W tym odcinku programu profesor Igor egzaminuje, powiem jedno, zaszły zmiany. Igor, zupełnie inny amplua niż do tej pory, kurtka Harley'a Davidsona, czyżby to z miłości do pojazdu, który przed nami? No nie ukrywajmy, przecież od kiedy się znamy, znasz moją miłość do motocykli. No wiem, Harley Davidson to jest taki obiekt twoich snów i marzeń i pewnie prędzej czy później będziesz miał swojego własnego Harley'a, natomiast ten motocykl to jest taka mała wersja Harley'a, chociaż bardzo popularna, bo chcieliśmy zapytać, jaka jest cena na rok 2018, powiedziano nam, to już nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie ma, wszystkie sprzedaliśmy, czyli ten motocykl jest popularny, jeżdżą nim kobiety, jeżdżą nim faceci i to jest taki sposób na to, żeby w rozsądnej cenie stać się Harley'owcem. Dokładnie tak. Może to nie jest najtańszy z gamy Harley'a i nie jest to zdecydowanie najmniejszy motocykl w gamie Harley'a, bo jeszcze po drodze mamy Street 750 i Street Roda bodajże. Natomiast to jest pierwszy motocykl, który daje Ci to prawdziwe Harley'owe uczucie. Jazda na motocyklu to są wibracje, to jest jedna rzecz, o której wspomniałeś, zapach. Oczywiście, z wibracji ten motocykl Ci dostarcza naprawdę bardzo dużo. Silnik Evolution, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ostatnia jednostka w gamie Harley'a, która jeszcze daje to prawdziwe Harley'owe odczucie, natomiast zapach jest niezapomniany. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jeździł Harley'em i pomału w nim gdzieś ta miłość do motocykli przymiera, przygasa, gdzieś się zatraciła, naprawdę z ręką na sercu polecam chociaż chwilę z Harley'em, rozgrzać ten silnik i powąchać. To jest jedyne pod słońcem takie doznanie. Od razu trzeba powiedzieć, że to jest motocykl, który byłby chyba dobry też dla początkujących motocyklistów, ponieważ nie jest to orzeł, jak chodzi o moc. A chociaż nie o to tu chodzi. To jest motocykl do fajnej jazdy po mieście, małych wypadów poza miasto. Motocykl, który wybacza bardzo wiele błędów. Do tego wszystkiego jest w miarę lekki, jak na Harley'a. Tak, on wybacza niemal wszystko. Waży, jeżeli dobrze pamiętam, 220 kg. Hamulce
No, Harley jakiś tam zainstalował, tu się umówmy. Natomiast jeżeli chodzi o samą moc, to jest motocykl, którym cię niczym nie zaskoczy, niczym nie oszuka. Masz 52 konie, jeżeli dobrze kojarzę. Około 50 koni. Tak, około 50 koni, które nie zrywają się jakoś mocno, ale potrafią cię pogonić do przodu tyle, ile potrzebujesz. Dokładnie, czyli w ruchu miejskim nie ma z tym żadnego problemu. Ten motocykl daje radę, nie trzeba się martwić, że dopadną nas z tyłu samochody, kiedy wystartujemy spod świateł. Tutaj chyba wydech był oryginalny czy grzebany? Jest oryginalny i druga rzecz, jeżeli jesteśmy przy wydechu i pracy jednostki napędowej, nie powinniśmy się bać silników chłodzonych powietrzem, chciałeś powiedzieć. Tak, dokładnie to chciałem powiedzieć. On się nie nagrzewa jakoś ostentacyjnie, nie parzy nas w nogi i daje to, co motocykl dawać powinien. Wiesz co, chłodzenie powietrzem to specyficzne brzmienie silnika, bo silnik, który nie jest otoczony płaszczem wodnym, jest taki prawdziwszy. Przynajmniej dla mnie. Wszelkie chłodzone powietrzem i olejem tak brzmią. Pozycja za kierownicą. Optymalna. Jest naprawdę fajna do długiej jazdy, do jazdy w korkach, przeciskania się po mieście, jest naprawdę super. Sądząc z otworów, które widzę na błotniku, jest pewnie możliwość zamontowania drugiego siedzenia. Na razie to jest taki motocykl dla ludzi, którzy nie przypadają za towarzystwem. Olku, to jest Harley, tu możesz zamontować wszystko. I to było bardzo słuszne podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy z profesorem Igorem, który, przypominam, egzaminował Harleya. To jest motocykl, z którego można zrobić wszystko, pod warunkiem, że nie zagubicie harlejowskiej linii. Zatem nie malujcie go w dziwne kolory, nie róbcie mu krzywdy. Harley musi być Harleyem. Ten lakier też się spodobał, tak już na zakończenie. To jest chyba najpiękniejsze, co w tym momencie Harley ma w swojej ofercie. To się nazywa bodajże Pearl Salt Denim, albo jakoś tak. Lakier perłowy ukryty pod warstwą satyny. On się pięknie mieni, a z wierzchu jest matowy. Coś po prostu niesamowitego. Rozpływał się wręcz profesor Igor. Dzięki bardzo, profesorze Igorze. Dzięki. Pożegnam się z profesorem Igorem jak zawodowy harlejowiec. Sponsorami programu są Almot, wyłączny dystrybutor motocykli Triumph w Polsce. Rock Metal Shop, ciuchy rockowe. Strefa VIP-Line na lotnisku Chopina w Warszawie. Redline, polski producent jeansów motocyklowych i odzieży termoaktywnej z Outlastu. Motofiesta, hiszpańska przygoda motocyklowa. Więcej na motofiesta.pl. Tanta gente onesta, Sant'Elena. Per caso io notai una ragazza, lei, un angelo veniva verso me. Ta miejscowość tu w Szwecji ma taki nazwa, które mogę tylko przeliterować. H-J-O. Hiu, hiu, hujo. Nieważne. Motowizjonerów. Różne znaki bywają w każdym kraju ma swoje, ale ten kraj przede wszystkim respektuje zwierzęta, więc jeżeli
kacior będzie na ulicach chodził, uważajcie, bo ma prawo i auto musi się zatrzymać bezwzględnie. Panowie, nie znam się, a ja mi z-biker, nie znam się na klimaty Hells Angels czy Charles Angels, to dla mnie daleko od moja mentalność. Ale tu wygląda jak Happy Days. Mamy taki Burger House Homemade. Idziemy tam testować te lokalne potrawy Szwecji. Idziemy. Klimaty Marilyn. Tak wygląda taki nasze Happy Days. In the middle of Sweden. Panowie, na pewno jedno plus EasyBiker, I am EasyBiker, jest fakt, że jeżeli robisz takie podróże z osoby, które już tu byli, właśnie wpadniesz na taki niesamowity, nietuzinkowy punkt. Ostre, jesteśmy w takim cmentarzu auto, tak bym to tłumaczyłem. I tu różne biła, ale zobacz, Polacy tu byli, Poland. Kolejny raz udowodnię, że Polak jest wszędzie. Jesteśmy około 100 km od właśnie Karlskrona, ten punkt, na który będziemy korzystali właśnie ze Stena Line, żeby wrócić do Gdyni. Przepiękne, przestał nawet padać i troszeczkę daje, przepiękne, to znaczy tu daje bardziej do myślenia, jak człowiek właśnie na ten czas globalizacja zniszcza, zmienia za szybko, wyrzuca. Zastanówmy się, co będzie za 100, 200, 300 lat. Nie znam się, Rafael. Jak taka rura idzie, zobacz. To było tak zwany silnik na parę. To znaczy, nie umiem was... Woda gorąca idzie. Określić. Ale na pewno możecie to komentować potem na YouTube, bo na pewno ktoś z motowizjonerów, kochający motoszlad, będzie rozpoznawał, do czego to zasłużyło. Ja też chcę wiedzieć. Czekam. Rozpoznałem taki transporter Volkswagen, tak na czasy hippie, właśnie bardzo popularna. A tu wygląda bardzo na jakaś mercedeska, ale na pewno ty, Ostre, jesteś bardziej ekspert na temat auto. Tu po drugiej stronie francuski chyba dwa koni mechaniczne. Tak mi się wspomina, czy to było bardziej? Nie, to jest garbus. To jest garbus, nie brakuje ten numer 53. I byłoby Herbie, taki film z Walt Disneya. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku oczami Ostrego.
Sponsorami programu są BMW Motorrad, marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Dobre sklepy motocyklowe.pl, dystrybutor odzieży motocyklowej marki Rebel Horn. Masz kolizję drogową? Dzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Centrum Motoryzacji Bemowo. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.